Mateusz Cyrzan, witam w przystanku Wakacje. Na początek sprawdźmy, co przygotowaliśmy dla naszych widzów. Zajrzymy do świata nietuzinkowego artysty Ryszarda Rosławskiego. Z artystami i z idiotami to trzeba uważać, a artysta, każdy jest trochę odchylony, no niestety, taki prawdziwy artysta był. Przeniesiemy się do czasów Potopu Szwedzkiego. Aleksandra Szlaga nauczy nas, jak być fit. Każde ćwiczenia i każdy rodzaj aktywności fizycznej powinien rozpoczynać się porządnie przeprowadzoną rozgrzewką. Taka rozgrzewka przy godzinnym treningu powinna trwać nawet do 15 minut. W programie Piękna Latem porozmawiamy o pielęgnacji skóry. W tym okresie nasza skóra ulega wysuszeniu, więc dobrze jest, abyśmy używały rano i wieczorem kremów nawilżających lub odżywczych. Zabierzemy dziś Państwa w miejsce nietypowe i niedostępne dla wszystkich śmiertelników. Odwiedzimy bowiem pracownię malarską nietuzinkowego artysty Ryszarda Rosławskiego. Niedawno jego prace mogliśmy oglądać w Kościerskim Muzeum. Teraz zobaczymy, gdzie powstają i kim jest ich autor. Zapraszamy do Starej Kiszewy. Z artystami i z idiotami to trzeba uważać, a artysta, każdy jest trochę odchylony, no niestety, taki prawdziwy artysta, bo przyszywany to raczej słabiej, on tam musi pokombinować, a ja nic nie muszę, zresztą mnie nie zależy specjalnie na mnie, czy tam komuś się podoba, ważne, że ja się czuję w tym świecie dobrze, jestem szczęśliwy. Jakąś muzyczkę sobie puszczę, maluję i to wystarczy. Może ktoś dziwić, no ile można siedzieć kilka godzin bez ruchu w jednym miejscu? No widocznie można. No, po co kogoś uszczęśliwać na siłę, skoro no, ja w tym czasie mi jest dobrze i tam od czasu do czasu jakieś żarcie mi podsuną, żebym z głodu nie umarł. Coś do picia i to wszystko, no nie trzeba nic. A jak maluję, to też to tak... Nie wiem, zagłębiam się. Są dni, co człowiek się męczy czasami, a są takie, że wszystko wychodzi, a na drugi dzień się dziwi, no jak to, no przecież to takie proste, jak ja mogę tego nie wiedzieć. A moim zdaniem to zdobywa się jednak praktyką, bo mówią, że no, jednak mistrz musi praktykować, jeżeli nie, no to tego, bo ja nie wierzę, żeby ktoś kilka godzin malował i już tam jakieś efekty były, to jednak trzeba poświęcić. Ja wiem, że wykształcenie potrzebne czy coś, no teoria jest niezbędna, ale więcej praktyki, no ja w zasadzie nie mam wykształcenia plastycznego akurat. No właśnie, pan jest takim bardziej samoukiem? Tak, samoukiem jestem, ale dochodziłem do tego, chociaż... No u mnie w rodzinie mój wujek był taki zdolny, jeżeli chodzi o plastykę, a tak to nie za bardzo pamiętam, żeby ktoś, no ale to jest, od czasu do czasu ktoś taki się gdzieś tam w rodzinie zdarzy, bo nie można, żeby wszyscy byli normalni, no to będzie ciekawe, no ktoś musi być odlotowy jakiś, ale coś tam wychodzi, skoro ludziom się podoba, no nie wiem, czy to tak rzetelnie... Ale widać, że się podoba, no, to znaczy, że nie jest tak źle. No jest satysfakcja, no, to tak. Człowiek się cieszy i to jest najważniejsze. Gorzej gdyby, bo do samej szuflady to też nie można malować, bo mnie się podoba wszystko cacy, ale troszkę trzeba na zewnątrz, tak nie za bardzo te wystawy nie lubię, bo to jest jednak trochę ludzi, to, no ale człowiek musi to przeboleć, ja się tak przyzwyczajam powoli, bo tych wystaw już kilka, nie wiem, no kilkanaście już chyba co najmniej, nie wiem ile, już nie pamiętam, bo trochę było. W Gdyni miałem wystawy, kilka w Rumi, w Kościerzynie teraz, później miałem trochę na Kaszubach, w Somoninie, gdzie tam jeszcze, no, w Kartuzach, w
kartuzach, tam w tej kawiarenka pod refraktarzem, tak? Tak, to było, tak. I miałem właśnie taki ten obraz jeden, właśnie ten krzyż nocą wystawiony tam u nich. No i to miłe, że tam ktoś się interesował, bo to tak, to nie jest sakralne, ale jednak tam trzeba taki troszkę tematem się zbliżyć, ponieważ to tam jest ta kolegiata zaraz blisko i to taki nastrój musi być raczej sakralny. Pan często wraca do tych tematów sakralnych właśnie. Wiara jest dla Pana ważna, to dlatego Pan tak często maluje właśnie takie rzeczy? To znaczy, nie wiem, ale tu chodzi o to, że jest jakaś głębia, jakiś sens, a po drugie to no, te szczególnie krzyże przydrożne, one mają swój taki urok, ale one muszą być stare takie, nie takie ktoś tam przehebluje gładziutko, one muszą być staruchne i jeszcze zmurszałe na pół i do tego porośnięte porostami, mchem, a jak już to krzyże kamienne wyszukuje. No, ich tutaj na północy nie ma, ale jest w centralnej Polsce jest kilka. I między innymi ten mój, co ja malowałem ostatnio, co miałem wystawione, to właśnie to jest kamienny krzyż i on jest właśnie porośnięty najbardziej, on jest porośnięty takimi porostami, takim grzybem i on taki zbliżony to jest do natury, nie ma widać tego, a w ogóle kamień też jest naturalny i to jest piękne. Ale są i figurki, które są też porośnięte, chociaż one są sztucznie robione z betonu i innych tam takich materiałów, ale one jak dłużej postoją, to taki nalot mają świetny i aż się chce malować. I właśnie to jest ten urok. To nie muszą być akurat sakralne figurki, mogą być jakieś pomniki stare czy coś. No i no, to przeważnie, no jednak historia szczególnie. A lubię stare drzewa, ciekawe, tu nawet z mieszkańców niektórzy mi mówią, o Rychu, słuchaj, ja widziałem takie stare drzewo, krzywe, przełamane, mówi, tam i no to ja jadę i oglądam i sobie to na miejscu, przeważnie na miejscu, bo ja lubię, mam swój taką sztalugę, taką plenerówkę i siadam i maluję i sobie szkicuję zaraz tak w naturze, bo to jeżeli się zrobi zdjęcie, to już nie ma tego tak nie widać, a w naturze to zawsze to i wiatr zawieje i trochę się przekręci i widać te liście różnej wielkości i załamania światła i gałęzie się przychylają, odsłoni się coś, a na zdjęciu to stanie w jednym momencie i to tak jakby jest to nieżywe, nienaturalne, dlatego warto, tak jak dawni artyści szkicowali na dworze to i później w pracowni składali sobie to, powiedzmy zimą czy coś na płótno i to było jednak inne to malarstwo. W plenerze owszem, staram się wszystko, całe lato w plenerach, wszędzie. Wejherowo zaatakowały wojska szwedzkie. Do bitwy doszło kilkaset lat temu na Pomorzu, ale niedawno dzięki Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarneckiego odbyła się rekonstrukcja obejmująca epizody historyczne z czasów potopu szwedzkiego w Wejherowie i okolicach. Zobaczmy, jak przebiegała.
Pracownia to dla każdego artysty miejsce szczególne. Naszej kościerskiej ekipie udało się zajrzeć do malarskiego zaplecza Ryszarda Rosławskiego, który zgodził się zdradzić tajniki swojego warsztatu. Mam drugi taki przyrząd, taki, który też sobie zrobiłem. On jest, można przerzucić sobie przez szyję, o brzuch oprzeć i dwie ręce są wolne i można sobie tutaj szkicować. Także można i na stojąco, i na siedząco. A to jest świetna rzecz, bo tutaj można włożyć, ja tutaj zademonstruję, mam taki piórniczek. O, i można sobie tutaj wszystko wkładać. O, i nie trzeba trzymać tego. O, i tu odruchowo się wyciąga, on taki piórniczek i ten piórniczek też się tutaj wsuwa. Także w zasadzie wszystko mam przy sobie. Tutaj widzimy też tę duszę Majsterkowicza, prawda? To dawne zamiłowanie do warsztatu. No tak, bo to jednak trochę są pozostałości, bo nie wiem, nie widziałem, żeby ktoś wpadł na razie na taki pomysł, no ale ja bym chętnie komuś udostępnił, niech sobie też. Bo z taką dużą sztalugą to jest ciężko, na przykład jedno drzewo czy coś, po co to targać i tego. A to wystarczy w zupełności, tu szufladka jest tylko do piórniczka i jest wszystko, cały warsztat jest na brzuchu, nie trzeba, to można i na rower wziąć i pieszo się przejść, nie trzeba nawet samochodu. No, także no, tak to sobie radzę jakoś, no ale moim zdaniem, że no, ma swój uroczek, to jest tak jakby te drzewo się ruszało, no nie wiem, może mnie się tylko tak wydaje, ale widać, że drga to powietrze, bo to jest właśnie bezpośrednio malowane na dworze z natury, to brzuska. No i tylko wystarczy ją wycieniować i czarno-białe też jest piękne. No. Natura to jest chyba dla Pana szczególnie ważny temat, ale nie tylko, prawda? No nie tylko, właściwie to, bo jest naturalne, ale i portrety lubię, no to właściwie też natura, bo człowiek to jest natura, ale szczególnie zwierzęta. Zwierzęta to są właśnie ciekawe, no trudne do malowania, ponieważ one mają sierść, trzeba wgłębienia, trzeba światło, cienie, ale one są takie wdzięczne, bo trudne ze względu na to, że ciężko złapać w momencie, żeby on tam, no ja kota ileś razy próbowałem, jest, wszystko jest w porządku, póki on leży. Jak ja podchodzę, coś sobie zrobię, to od razu się budzi, albo odchodzi, albo się przeciąga i już jest problem. Ja mam pamięć wzrokową, ja zapamiętuję, szybko naszkicuję czy coś, ale jednak dobrze przy tym sobie jeszcze zdjęcie pomocnicze zrobić i to już jest na stałe i można nawet w domu obejrzeć dokładnie sobie i to widać i namalować. Ale jak w naturze się coś ogląda, bo kwestia jest, trzeba umieć patrzeć, bo każdy artysta musi umieć patrzeć. Jeżeli on nie umie patrzeć, nie zatrzyma się wzrokiem w jakimś punkcie, to później ciężko mu jest cokolwiek otworzyć. Ale jak on chwilę trzeba się przyjrzeć i dopiero za jakiś czas można oczy zamknąć nawet i to widać. Bez problemu, jeżeli się tam jakoś tam ma, powiedzmy, dar, wyobraźnię jeszcze do tego, można coś dołożyć od siebie, no każdy artysta musi coś od siebie, no bo dlatego się tak nazywa, taka nazwa, artysta to już jest coś wielkiego, ja to taki skromny, wiejski, ale teraz już sobie jakoś tam radzę, no bo moim zdaniem, że to wystarczy, nie, co tam będę się dużo wysilał, nie wiadomo ile jeszcze mi zostało, no a może później zostawię to pokoleniom. No tam dobrze, że gdzieś tam jadę na jakąś uroczystość rodzinną czy coś, no to chcą ode mnie obrazek, no. Nie wiem, że to się cieszę, że podoba się i to jest istotne, no. Na prośbę widzów do naszego programu postanowiliśmy dołączyć stały element, jakim jest program dotyczący aktywności fizycznej. Jak dbać o swoją kondycję, jak wyrzeźbić w prosty i tani sposób swoje ciało lub poszczególne części? To wszystko pokaże nam znana i utytułowana instruktorka aktywności ruchowej, power jump, zumby oraz tancerka dancehallowa Aleksandra Szlaga. Zapraszam na premierowy odcinek. We'll be right back.
Witam Państwa bardzo gorąco w nowym programie, który będzie się składał z cyklu odcinków poświęconych aktywności fizycznej. Naszym stałym ekspertem jest znana zapewne Państwu instruktorka fitness, aktywności ruchowej i tancerka dancehallowa Aleksandra Szlaga, którą witam bardzo gorąco. Dzień dobry. No właśnie, Olu, bardzo się cieszymy, że zgodziłaś się poprowadzić u nas te programy i że znalazłaś czas dla nas i dla naszych widzów. To bardzo ważne. No właśnie, lato, chcemy pięknie wyglądać, szczególnie chcemy mieć piękną figurę i często stosujemy różne diety, a przecież diety to nie wszystko. Ważna jest aktywność fizyczna, tym bardziej, że pogoda często sprzyja. Od czego zaczynamy takie ćwiczenia? Każde ćwiczenia i każdy rodzaj aktywności fizycznej powinien rozpoczynać się porządnie przeprowadzoną rozgrzewką. Taka rozgrzewka przy godzinnym treningu powinna trwać nawet do 15 minut. Przy niej podnosimy sobie tempo, już powoli pracujemy na niektóre partie i wtedy jesteśmy doskonale przygotowani do tego, co chcemy robić dalej, czyli na przykład wzmacniania, czy też spalania, intensywnego treningu, bądź też bardziej statycznego, ale to jest podstawa każdego treningu. Przygotowałaś dla naszych widzów różne programy, które będą wpływały na różne partie ciała. Widzowie, którzy będą nas stale oglądać, na pewno zobaczą różne techniki, jakie ćwiczenia są dobre na ramiona, na uda, na płaski brzuch, ale dzisiaj, rozumiem, skupiamy się tylko i wyłącznie na rozgrzewce. Dzisiaj pokażemy prawidłową rozgrzewkę. Taką rozgrzewkę można sobie nagrać i można ją odtwarzać przed każdym treningiem, a potem pod koniec wakacji złożyć z tego nawet 1,5-godzinny trening. W takim razie ja już nie przeszkadzam i do dzieła. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku naszego nowego programu aktywności fizycznej. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony rozgrzewce, dlatego zapraszam wszystkich do marszu. Idziemy. Akcja. Hop. Brzuch ciągnięty. Uwaga. I bok. Jeszcze 4. Uwaga, ostatni 4 kolana. Pamiętamy, że noga jest w miejscu, druga strona. Idziemy odpięty. Utrzymuj tempo. Uwaga, 4 kolana. Druga strona. Pilnuj mnie, marsz. Druga strona. Step touch. Marsz. Brzuch wciągnięty, nie zapominaj. 4 kolana. Uwaga, krok drugi, podwójny. Jeszcze. Ostatni. I 4 kolana. Dobrze. Druga strona. Jeszcze raz. Jeszcze jeden. 4 kolana. Podwójny. Step touch. Podwójny. 4 kolana. I druga. Step touch. Dobrze. Podwójny. 4 kolana. Step touch. Podwójny. I marsz. 4 kolana. Podwójny. Uwaga, marsz. Pamiętaj o wciągniętym brzuchu. 4 kolana. Trzeci kroczek. Side to side. Dobrze, odpięty. Jeszcze 4. 4 kolana. I druga strona. Mam nadzieję, że ciągle jesteś ze mną.
Jeszcze cztery. Cztery kolana. Pięty brzuch. Side to side. Dobrze. Marsz. Jeszcze raz. Cztery kolana. Druga strona. Marsz. Jeszcze raz. Cztery kolana. Uwaga, łączymy step touch. Podwójny, już znasz. Przygotuj się side to side. Dobrze, brzuch spięty. Cztery kolana. Podwójny. Side to side. Cztery kolana. Zmiana rąk. Step touch. Odpięty. Podwójny. Side to side. Góra. Cztery kolana. Step touch. Jeszcze dwa. Podwójny. Side to side. Cztery kolana. Uwaga, marsz. Ręce góra. Dół. Brzuch spięty. Jeszcze raz. Góra. Ok. Dziękuję bardzo. To była rozgrzewka. Zapraszam na kolejny odcinek. Artykuły spożywcze i przemysłowe, bogactwo słodyczy i przetworów, działy z prasą i artykułami chemicznymi, świeże mięso i owoce, miła obsługa i przystępne ceny. Z Połem tu znajdziesz wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy do naszych sklepów na terenie całej Kościerzyny. W tym tygodniu w promocji. Dobre wieści w Kasie Wybrzeże w Kościerzynie przy ulicy Jeziornej 2. Tylko tu czeka na Państwa niepowtarzalna okazja pożyczkowa, czyli wyjątkowa propozycja, dzięki której środki na bardzo korzystnych warunkach i z niskim oprocentowaniem są na wyciągnięcie ręki. Wystarczy złożyć wniosek pożyczkowy, aby spełniać swoje marzenia. Pożyczka 5000 zł z ratą 75 zł miesięcznie. Spiesz się, czas trwania promocji jest krótki. Kasa Wybrzeże, Kościerzyna, ulica Jeziorna 2. Insula w Wejherowie zaprasza codziennie w godzinach od 11 do 22. Wyjątkową atmosferę naszej restauracji tworzą książki, muzyka oraz dzieła artystów zaprzyjaźnionych z kawiarnią. U nas możesz rozsmakować się w herbatach z całego świata, prawdziwej gorącej czekoladzie oraz wyjątkowym smaku piwa pszenicznego. Przekonaj się sam. Restauracja Insula, ulica Świętego Jacka w Wejherowie. Zapraszamy! Żłobek, przedszkole językowe, prywatna szkoła podstawowa Happy Kids to kompleksowa opieka i edukacja Twojego dziecka. W naszym żłobku i przedszkolu czeka wykwalifikowana kadra i ciepła domowa atmosfera. Codzienne zajęcia z angielskiego, nauka czytania globalnego, robotyka Lego i autorski program wczesnej matematyki oparty na metodach Wygockiego. Żłobek i przedszkole są czynne również latem. Od tego roku zapraszamy też 6- i 7-latków do nowej prywatnej szkoły podstawowej Happy Kids. Oferujemy codzienne zajęcia z angielskiego i opiekę w świetlicy od 7 do 17. Nasz program nauczania bazuje na teorii inteligencji wielorakich. Dzięki właściwej diagnozie rodzaju inteligencji, małym grupom i indywidualnemu podejściu, Twoje dziecko ma szansę rozwinąć swoje umiejętności i talenty.
ty i twoje dziecko jesteście zmęczeni dojazdami na wiele różnych zajęć? Nasza świetlica to szeroki wachlarz zajęć dodatkowych. Zumba, karate, szachy, Lego Education i wiele innych. To wszystko w cenie czesnego. Gwarantujemy najwyższą jakość nauczania w naprawdę dobrej cenie. Przyjdź i sprawdź, jak wiele możesz zyskać. Żłobek, przedszkole i szkoła podstawowa Happy Kids w Kościerzynie, ulica Kupiecka 7. Telefon 686 33 11. Zapraszamy! Margaret i zespół Wilki to gwiazdy tegorocznych Dni Kościerzyny. Mimo niesprzyjającej pogody na stadionie miejskim pojawiły się prawdziwe tłumy. Dni Kościerzyny to jedna z najważniejszych imprez kulturalnych w naszym mieście. Jest to taka unikalna możliwość wspólnego poświętowania razem. Rozpoczynają to Dni Patronki Miasta, to są w sumie połączone imprezy, tamte o charakterze rodzinnym, te może bardziej artystyczne. No, nie każde miasto ma swoje targi, książki. Nie w każdym mieście też tyle różnych ciekawych imprez związanych z samymi kościerzakami, łącznie z występami tych zespołów. W tym roku świętowanie na stadionie rozpoczęło się od występu zespołu reggae Jaway. Przed kościerską publicznością zaprezentowała się także grupa Crazy z Człuchowa, która wykonała znane covery jak Rysa na szkle i Biała Armia. Jest to muzyka 100% na żywo i spotykamy się tylko raz w tygodniu i jakoś o dziwo nam się to wszystko udaje ogarnąć. Robimy też dużo nowych kawałków. Co jeszcze bym mogła powiedzieć o zespole? No po prostu spełniamy się w tym, co robimy. Jest to nasza pasja, hobby. Punktem kulminacyjnym sobotniego wydarzenia były oczywiście występy gwiazd, których piosenki sprawiają, że stadion miejski tętni życiem. Pierwszą z nich była Margaret, której występ mieszkańcy naszego miasta wybrali w głosowaniu internetowym. Wokalistka dla kościerskiej publiczności zaśpiewała swoje najbardziej znane piosenki i zaprezentowała te, które w sierpniu ukażą się na jej nowej płycie. Margaret ostatnim utworem Thank You Very Much podziękowała kościerzynie za wspólną zabawę. Jestem bardzo miło zaskoczona przyjęciem przede wszystkim i w ogóle wami tutaj, że jesteście tacy super. Naprawdę. Jeżdżę po wielu miejscach i naprawdę tu jest super. Mam nadzieję, że tu jeszcze wrócę. Po Margaret na scenie pojawił się zespół Wilki, a publiczność wraz z wokalistą Robertem Gawlińskim zaśpiewała najbardziej znane przeboje grupy. Na obszerny reportaż z sobotnich koncertów zapraszamy już w najbliższy piątek. W poniedziałek 1 lipca w Wejherowie między drogą krajową a torami w obrębie dzielnicy Nanice znaleziono zwłoki mężczyzny. Ciało znajdowało się w daleko posuniętym stanie rozkładu. W poniedziałek przed godziną 8 policjanci otrzymali zgłoszenie o znalezieniu zwłok właśnie w tym rejonie. Natychmiast na miejsce zostali skierowani policjanci prewencji, którzy też potwierdzili to zgłoszenie. Natychmiast też zostali tutaj skierowani funkcjonariusze śledczy, technik kryminalistyki. Na miejscu również pracował lekarz biegły medycyny sądowej. Wszystkie czynności były wykonywane pod nadzorem wejherowskiej prokuratury. Początkowo nieznane były personalia zmarłego. Dziś już wiadomo, że to 57-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego. Sekcja zwłok niewiele wyjaśniła z uwagi na daleko rozwinięty rozkład, ale nie oznacza to, że nie poznamy przyczyny zgonu mężczyzny. Będą przeprowadzane kolejne specjalistyczne badania. Zdaniem prokuratury nie można dzisiaj odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, co było przyczyną zgonu oraz kiedy dokładnie nastąpił zgon. Wiadomo jednak, że zmarły miał kontakt z osobami trzecimi, lecz póki co nie wiadomo, w jakim stopniu kwestia ta zaważyła na śmierci 57-latka. We wrześniu ubiegłego roku zmarł Romuald Wołoćko, społecznik i sportowiec. To właśnie on przez kilkanaście lat prowadził nad Jeziorem Gałęźnym bezpłatną szkółkę pływania. Idea honorowego obywatela Kościerzyny znalazła kontynuatorów, dzięki którym na miejskim kąpielisku również w tym roku można za darmo nauczyć się pływać, a Rada Miasta postanowiła, że teren wokół jeziora będzie nosił nazwę parku imienia Romualda Wołoćki.
Pływaj, ale mądrze, z wiedzą i z umiejętnością, a wrócisz. Ta myśl Romualda Wołoćki przyświeca gdańskiej wzorcowej drużynie WOPR, która prowadzi letnią szkółkę nad Jeziorem Gałęźnym. Dla młodych ratowników oczywiste było, że życiowa misja wielkiego społecznika nie może nie być kontynuowana. To jest przez to, że jak się przebywało z takim człowiekiem jak pan Romuald Wołoćko, to naprawdę się chciało to czynić, bo wiedziało się, że to jest coś dobrego, co ma naprawdę wyższy cel. Dlatego też od poniedziałku do soboty na miejskim kąpielisku ochotnicy za darmo uczą pływać chętnych w każdym wieku. Nie bez znaczenia jest fakt, że to miejsce na zawsze będzie niosło pamięć o honorowym obywatelu miasta. Na mocy decyzji radnych powstanie tu bowiem park imienia Romualda Wołoćki. W ten sposób miasto chce oddać hołd człowiekowi, dzięki któremu bezpiecznego zachowania nad wodą nauczyły się tysiące osób. Ale osobą szczególnie ważną był Romuald Wołoćko właśnie dla ratowników, którym przewodził przez kilkadziesiąt lat. Naprawdę wszyscy pana Romka traktowaliśmy jak członka rodziny, jak naszego dziadka i tak się do niego zwracaliśmy. Myślisz, że pan Romuald, patrząc na to może z góry, jest zadowolony z tego, że ta idea jest kontynuowana? Na pewno. To wiem, że pan Romek cały czas mówił, że jeśli go już zabrakło, żebyśmy kontynuowali, żeby to... Ta idea nie umarła. Darmowe zajęcia zainicjowane przez legendarnego nauczyciela pływania i kontynuowane teraz przez jego drużynę nad Jeziorem Gałęźnym rozpoczynają się od 9 i trwają 2 godziny. Natalka, no, dobrze, Natalia, i siedzę mocno. Dobra, no i teraz znowu, jeszcze raz to samo. Strzałka, nogi do szapki, hop. Lana. Lana. Lenka, pój. Biorąc pod uwagę sukces trwającej akcji Aktywne Soboty w Wejherowskim Parku, już 19 lipca miasto Wejherowo oraz siłownia Tiger Gym Wejherowo zapraszają na maraton zumby w Wejherowskim Parku. Maraton rozpocznie się o godzinie 10 przy małej scenie letniej w Parku Aleksandra Majkowskiego. Uczestnicy przez 2 godziny będą tańczyć, ćwiczyć i bawić się pod okiem profesjonalnych instruktorów z klubu Tiger Gym Wejherowo. Słońce, park, muzyka, taniec i przede wszystkim wspólna integracja. Wszystko to składa się na niepowtarzalną atmosferę tego wydarzenia. Wstęp oczywiście wolny. Dni Kościerzyny rozpoczęły się od 15 kościerskich targów książki kaszubskiej i pomorskiej Kosterina 2014. Na miejskim rynku znaleźć można było niemalże wszystkie pozycje, jakie w ciągu ostatniego roku zostały wydane na Pomorzu. Pogoda niestety nie była łaskawa dla miłośników lokalnego piśmiennictwa, ale mimo padającego deszczu w targach wzięło udział niemało mieszkańców i turystów. Książki często można było kupić w promocyjnych cenach i pewnie też ten fakt przekłada się na popularność targów. Tutaj są wszelkie nowości. Od roku, co się ukazało przez cały rok na Pomorzu i na Kaszubach, a nie tylko, bo i w Warszawie, tutaj mamy wszelkie nowości i ludzie, którzy są zorientowani, cóż to jest taka nowość, jaki sens jej, dlatego przybywają tutaj. Może to jest ta przyczyna. I dlatego warto być na tych targach, bo można tutaj mieć od razu całą bibliografię roczną z Pomorza i Kaszub książek. Jubileuszowa edycja, podobnie jak poprzednie, była nie tylko okazją do powiększenia prywatnej biblioteczki, ale też spotkania z pisarzami i wydawcami. Na rynku pojawił się na przykład Maciej Kosycarz, promujący wyjątkowy album z fotografiami Kaszub. Przywożę co, dorobek mojego ojca i swój, czyli albumy z zdjęciami mojego ojca, Zbigniewa Kosycarza, który tu fotografował na Pomorzu, na Kaszubach, w Gdańsku, Trójmieście od 45 roku, a od 25 lat ja to robię. No i oczywiście najnowsza pozycja. To jest album wydany w zeszłym roku, pod Kosycarz, niezwykłe, zwykłe zdjęcia Kaszub. Czyli ponad 300 zdjęć różnych ciekawych miejsc z ostatnich 50 lat na Kaszubach. Zdjęcia pochodzące z czasów powojennych aż do współczesności to fotograficzna kronika codzienności Kaszubów. Wiele z nich powstało w Kościerzynie i okolicach i jest pamiątką tego, czym żyli ówcześni mieszkańcy tych stron. No, pierwsze wyroby z Łubiany tutaj pani prezentuje. Mamy, no zdjęć w albumie jest ponad 300. Dom Kultury, pan Adam Zwolakiewicz, pracownik swój, nieżyjący już. To też Kościerzyna. Dalej, no to wiemy, co to jest, prawda? No też to miejsce, w którym teraz jesteśmy. Otwarcie Domu Kultury w Kościerzynie. Impreza w Tuszkowych, wielka impreza, nadanie orderu sztandaru drugiej klasy za pomoc udzielaną w czasie okupacji przez mieszkańców wsi Tuszkowy partyzantom, między innymi. No to wiadomo, jest też miejsce, w którym jesteśmy, rynek.
Ale co jest charakterystycznego? Najwięcej nie ma samochodów, najwięcej jest motorów. WS-ki, WFM-ki, SHL-ki. Starsi mieszkańcy pamiętają, że najpopularniejszym środkiem komunikacji był właśnie autobus i motorowery. Publikacja Kosycarza została nagrodzona 3. miejscem w konkursie literatury pomorskiej w kategorii albumy i przewodniki. Pełną listę wyróżnionych znaleźć można na stronie internetowej Kościerskiej Biblioteki oraz na portalu kościerzyna24info. Hotel Gołąbek znajduje się w Łebie, niezwykle atrakcyjnej miejscowości zwanej Perłą Bałtyku. Położony jest w unikatowej enklawie przy ujściu rzeki Łeby, w odległości 1 km od brzegu morza. Nasz hotel, z racji atrakcyjnego usytuowania, wysokiego standardu bazy materialnej i dydaktycznej oraz świadczonych usług, zaspokaja wszelkie potrzeby związane z wypoczynkiem oraz organizacją konferencji, seminariów i szkolenia zawodowego. Nasza restauracja specjalizuje się w daniach kuchni śródziemnomorskiej i polskiej. Serwuje smaczne dania z ryb bałtyckich i owoców morza. Hotel Gołąbek, Łeba, ulica Wybrzeże 10. Największy w Kościerzynie sklep z zabawkami już otwarty. Odwiedź Królestwo Zabawek w domu handlowym Fajtek przy ulicy Partyzantów 4. Takiego wyboru nie ma nigdzie w Kościerzynie. Pluszaki, lalki, klocki i wszystkie zabawki, jakie można sobie wymarzyć. Tutaj znajdziesz najlepszy prezent dla Twojego dziecka. Zapraszamy też do księgarni oraz hurtowni artykułów papierniczych i biurowych. W naszej księgarni znajdziesz podręczniki szkolne, albumy, kalendarze i wszelkie nowości wydawnicze. Hurtownia artykułów papierniczych i biurowych zapewnia najlepsze ceny, a zakupy dostarczamy firmom własnym transportem. Zapraszamy w tygodniu od 10 do 18 i w sobotę od 10 do 14. Budujesz, remontujesz dom lub mieszkanie? Szukasz materiałów w niskich cenach i wysokiej jakości? Firma Boker posiada szeroki wybór farb i lakierów oraz materiałów elektrotechnicznych najbardziej znanych polskich i zagranicznych producentów. Jesteśmy w stanie wykonać każde zlecenie, jeśli chodzi o zaopatrzenie w materiały budowlane. Dysponujemy transportem na terenie całego kraju. Firma Boker. Materiały budowlane. Kościerzyna, ulica Klasztorna 27. Centrum. Odpoczywaj aktywnie w głębi Kaszub. W Twoim ogrodzie wspólnie stworzymy miejsce, w którym odpoczniesz od zgiełku codzienności. Najpierw przygotujesz glebę narzędziami ogrodowymi. Aby Twoje rośliny były zdrowe i prawidłowo się rozwijały, potrzebują odpowiednich nawozów i środków ochrony. Będzie to piękne, radosne i zielone otoczenie. Nasi doradcy pomogą Ci wybrać to, czego potrzebujesz. Z przyjemnością dowieziemy zakupione produkty. Czekamy na Ciebie w Kościerzynie na Przemysłowej 7 na wyjeździe w kierunku Nowej Karczmy. Centrala Nasienna Zielenin. I wszystko się zieleni. Wracamy do naszego artysty ze Starej Kiszewy. Teraz Ryszard Rosławski zajmuje się głównie malarstwem, ale zaczynał od kowalstwa artystycznego. Ta bardzo wymagająca sztuka wciąż jest mu bliska, czego przykłady znaleźć można w jego niezwykłym domu i pracowni. Ja miałem to kowalstwo artystyczne przedtem, to jednak ciężko było rynek zdobyć. Trzeba być bardzo dobrym. Ja wiem, że można tam na obiektach zabytkowych to były takie wymagania, że ojej, dokładnie z tego okresu wszystko opaskować, nitować trzeba było. To spawanie to raczej
nie za bardzo, to już nie jest kowalstwo etyczne. Ja wiem, że niektórzy współcześnie spawają i końcówki dospawiają, ale myśmy tego nigdy nie robili. Wszystko było kowane ręcznie. Zresztą to no właśnie, bo na początku było to kowalstwo artystyczne, a to też pan nauczył się tego rzemiosła własnoręcznie, sam? Tak, sam. Sam próbowałem. To znaczy, ja może bym na to nie odważył się, tylko tu na prowincji to moim zdaniem specjalnie nie było, gdzie się zatrudnić i to wszystko takie nieciekawe, te zawody, które mnie proponowali, pracę. No to sobie myślę, to spróbuję coś z kowalstwa. No w końcu wszystkiego można się nauczyć. No jakoś jeden, drugi rok i trzeci, to wie, już nawet ludziom się podobało, no i już robiłem, no i tam nawet kilka tam różnych takich poważnych prac miałem w obiektach zabytkowych i nawet robiliśmy w Trójmieście na Starówce i dużo do kościołów, szczególnie do kurii gdańskiej, pryklińskiej, także no jakoś no widocznie to było, no musiało być to jednak spełnione, bo to nie można tam tak byle czego. No później przyszła taki okres, taka moda, potrzeby, krat do kościołów, no to tak już przeważnie się tak przyzwyczaili, a Tarosławski robi kraty, no to robi te kraty. No i tak się jakoś, no trzeba moją rodzinę wykarmić i to nie wiem, że tutaj się łatwo mówi. A ja specjalnie nie lubiłem u kogoś pracować, bo nie lubię, jak ktoś na mnie krzyczy, a jeszcze jak jest na moim poziomie, to ma prawo, ale jak jest troszkę niższy, to nie byłem szczęśliwy. No nie wszyscy to lubią, ale większość raczej nie lubi tego. A to kowalstwo artystyczne też widać tutaj w tym domu, prawda, na każdym kroku? No tak, to zawsze coś zostało z tego, bo jednak, no nawet tu takie oto widać, to jest potężna robota, to z dużych elementów, grubych kutek, a to akurat mój syn to robił, bo no się zarazili jeden i drugi i też po mnie to robią, Znaczy ja robiłem gorzej od nich nawet, oni są lepsi już. Proszę zwrócić uwagę, jaki to musi być gruby element, jak to długo grzać, żeby tak wygiąć. Te rzeczy są bardzo trudne. Ta zwika jeszcze w miarę, ale tego typu rzeczy są bardzo trudne do zrobienia. To już musi być dobry fachowiec, nie wiem, ja w tej chwili to powiem szczerze, nie znam. To jest z jednego pręta wszystko rozkuwane i zwijane. I to nie jest taki, jeszcze żeby w to wazon dopasować, bo był łączony kamień, bo to jest na kamieniu osadzone, kamień, szkło, świetnie wyglądają do tego właśnie taka kompozycja, bo teraz chcę malować akurat. Podobają mi się te słoneczniki, właśnie te suche takie. Jest niesamowita rzecz, bardzo trudne do namalowania, ponieważ mają dużo wgłębień, światło cieni i to trzeba wszystko okazać, to wypukłość, bo liść, czym bardziej płaski, tym łatwiejszy, a czym bardziej zwinięty, tym trudniejszy. No i to celowo to trzymam i teraz będę to malował, właśnie mam akurat płótno przygotowane i tą kompozycję. Oczywiście bez tego wazona, inny wazon, ale te słoneczniki mi się podobają. Czyli synowie poszli w ślady ojca? No tak. I to jest miłe, bo przeważnie nie, ja zresztą uprzedzałem ich, że to jest ciężki zawód, bo to trzeba ręcznie wszystko, w zasadzie wszystko się prawie ręcznie robi, to mało co mechanicznie, ponieważ no nie da się, jeżeli to ma być kowalstwo artystyczne, to musi być ręczna praca. Musi być wszystko kawałkami podgrzewane, tłuczone na kowadle, zawijane i na różnych przyrządach. Można uprzyrządować, owszem, ale to raczej to są takie rzeczy ręcznie, wszystko jest jednak. Nie wiem, czy to w dzisiejszych czasach to nie ma, ale powinno. Ktoś to musi robić, ponieważ są obiekty zabytkowe, są fragmenty, że trzeba dorobić coś. Brakuje nieraz jakiegoś elementu z jakiegoś okresu, powiedzmy tam z XVIII-XIX wiek, początek XX. Dużo jest takich. Jednak to było wszystko kute i było nitowane, opaskowane i tam pomocnicze jakieś hefty można, ale oszukać się nie da. Jeżeli to ma być porządna praca, no to musi tak być.
Z Ryszardem Rosławskim spotkamy się jeszcze w przyszłym tygodniu. Teraz natomiast Lili Wilczyńska porozmawia z kosmetyczką Aleksandrą Żygłocką o tym, jak w czasie wakacji dbać o skórę. Przed nami program Piękna Latem. Witam Państwa bardzo gorąco w programie Piękna Latem. Dzisiaj naszym ekspertem jest pani Aleksandra Mrzygłocka ze Strefy Urody w Strzebielinie. Witam serdecznie. Witam. Często mówiliśmy o tym, co zrobić, żeby dbać o skórę twarzy, ale mamy piękną pogodę, mamy słoneczną, często przebywamy na plaży i wydaje mi się, że nie tylko należy w tym momencie dbać o skórę twarzy, ale też o pozostałe części ciała, o skórę na całym ciele, prawda? Oczywiście, bardzo ważne jest, aby panie przygotowały swoje ciało na ekspozycję na słońce. Zaczynamy najlepiej zrobić 2 dni przed peeling, który przygotuje nasze ciało na opalanie. Wtedy opalenizna będzie równomierna. W tym okresie nasza skóra ulega wysuszeniu, więc dobrze jest, abyśmy używały rano i wieczorem kremów nawilżających lub odżywczych. Dobrze byłoby wybrać takie, które są w konsystencji musu lub żelu. Nie zatykają one wtedy nam porów. Czyli pani Aleksandro, sam balsam czy sam żel nie wystarczy. Tutaj potrzeba więcej zabiegów. Tak, oczywiście. Przede wszystkim nawilżanie. Jeśli wystawiamy ciało na ekspozycję na słońce, używamy kosmetyków aftersun, które zawierają takie wyciągi jak wyciąg z rokitnika, pantenol, allantoinę, aloes, witaminę A, C i E, które przyspieszają regenerację naskórka. Dzięki temu skóra nasza jest promienista i elastyczna. A przecież każdemu o to chodzi, żeby taka skóra właśnie była. No właśnie takie opalanie się na słońcu też powoduje, że możemy, jeżeli nie zabezpieczymy skóry odpowiednio wcześniej, ulec poparzeniu. W związku z tym te kosmetyki przed opalaniem też są istotne? Oczywiście, jak najbardziej. Musimy pamiętać o tym, aby używać kosmetyków z filtrem. Filtr 30 to jest takie minimum. I dobrze byłoby zaczynać nasze kąpiele słoneczne od krótkich czasów. I nie wystawiamy się na słońce na pierwszy raz w godzinach od 11 do 15, bo wtedy jest największe promieniowanie i możemy ulec właśnie poparzeniom. Czyli wiemy już, co zrobić, żeby pięknie wyglądać na plaży, jeżeli chodzi o nasze ciało, naszą skórę, a jeżeli chodzi o coś jeszcze, czy na przykład, żeby oprócz tego, żeby mieć piękną, promienną skórę, jeszcze przykuwać uwagę, to o czym powinniśmy pamiętać? Możemy pozbyć się zbędnego owłosienia na przykład. Jest tutaj dużo sposobów. Jest i depilacja pastą cukrową, i woskiem, i maszynką, i depilatorem. Tylko pamiętajmy o tym, żeby nie robić tego dzień przed lub oczywiście po, bo wtedy naszą skórę mamy podrażnioną i zaogniamy stan podrażnienia, tak? Także dobrze by było zrobić to dzień przed chociaż. A często mówi się o tym, żeby też zadbać o paznokcie, jak się jest na plaży. Czy to też jest bardzo istotne, bo tutaj nie tylko pewnie chodzi o paznokcie, ale również o dłonie, o stopy? Tak, oczywiście. Dobrym sposobem jest na to manikir hybrydowy. I u stóp, i u rąk można zrobić. Ma trwałość do 3 tygodni, więc panie spokojnie mogą się moczyć w wodzie, ile tylko chcą, bo nic nie odpryśnie, nie będzie żadnych, jak to pomalujemy paznokcie i zaraz dotkniemy, także cały czas wygląda ładnie i świeżo. Dziękuję ślicznie pani Aleksandro za te cenne porady. Także drogie panie, szykujemy się na plażę, a potem wylegujemy się i opalamy. Przypominam, że dzisiaj naszym ekspertem była pani Aleksandra Mrzygłocka ze Strefy Urody w Strzebielinie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. W dzisiejszym odcinku Przystanek Wakacje to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.